Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z The Sims Średniowiecze. Mamy już parę odcinków za sobą, mam nadzieję, że Wam się podobają i zapomniałam w kolejnym wyjaśnić, że jednak będę robiła po jednej misji na jeden odcinek. Stwierdziłam, że w drugim odcinku wyszło to trochę długo, tym bardziej, że teraz w międzyczasie trwa właśnie seria Beyond Dwie Dusze, którą Wam gorąco polecam i zachęcam Was do obejrzenia jej, bo naprawdę wiele tam się dzieje. Ja teraz to nagrywając, to już mam całą tamtą serię nagraną, tylko czekają właśnie te odcinki na publikację, więc ja już tamtą grę przeszłam. Dlatego naprawdę, wiem co mówię, naprawdę gorąco Was zachęcam do zajrzenia w tamtą playlistę, która się powinna pewnie wyjaśnić pod koniec tego odcinka, albo poszukajcie jej na moim profilu, jeśli oczywiście zapomniałam to zrobić. Ale nieważne, tu nie chodzi o moje polecajki, tylko stwierdziłam, że skoro tamte odcinki będą takie dłuższe, bo naprawdę niektóre trwają ponad godzinę, to tę serię chciałabym zrobić troszkę taką, wiecie, krótszą, lżejszą, bo tamta gra jest naprawdę taka ciężka w odbiorze. Mam na myśli, że takie emocje nam towarzyszą, że czasem to po prostu jest taki właśnie roller coaster emocjonalny wręcz, także stwierdziłam, że tutaj podejdziemy sobie lżej troszkę i że to będą to takie krótsze, przyjemniejsze odcinki, a tamte no, będą potrzebowały naprawdę naszej uwagi i naszego skupienia w 100%, żeby wszystko zrozumieć. Także stwierdziłam, że po jednej misji na odcinek, że będzie tak ok, także wracam do takiej formuły z pierwszego odcinka. Ten drugi był tylko wyjątkiem. Nie przedłużam, tylko chciałam to wyjaśnić. I dzisiaj sobie stworzymy kolejną nową postać i już mam na nią świetny plan, bo oczywiście wszyscy nam tutaj narzekają, że nie ma żadnej wiary, także trzeba by było to pewnie to troszkę zrobić. Z drugiej strony też mamy bardzo, bardzo mało tutaj kultury, więc zadanie musi być trochę związane z kulturą. No a żeby trochę powiększyć tamten wskaźnik do kultury, no to trzeba by było stworzyć właśnie coś tutaj ze wzrostem potencjału takich aspektów jak kultura. Także mamy właśnie katedrę jakubińską do wyboru lub katedrę piotreańską. I ona jest tutaj bardziej, że ochrona, a tutaj, że wiedza. I to mnie tak kusi, kurczę, jak tutaj to zrobić, bo myślę, że mogę Wam tutaj zaspoilerować, no bo w sumie lepiej by było mi zrobić klasztor piotreański. Ale kusi mnie najpierw zrobić katedrę, no bo chciałam, żeby tutaj członek po prostu był jako pierwszy w tym królestwie, żeby była ta wiedza, że najpierw u nas była wiara jakubińska, a dopiero potem pojawiła się ta druga. Mam taki plan troszeczkę, żeby jak tutaj połączyć te dwie postacie, te dwie religie i nie mogę więcej zaspoilerować, ale potrzebuję, żeby tutaj właśnie ta katedra była jako pierwsza. Dlatego robię to, to jest ta decyzja. Wiem, że lepiej dla królestwa by było, gdyby była ta druga najpierw, ten klasztor, ale dla mojej historii, żeby to było ciekawsze, no musi niestety powstać najpierw ta katedra. I wymagany jest kapłan jakubiński, proszę bardzo. To znowu nie będzie Nepomucen Gouda, ani Domicela Zwierz, albo Żwierz, nie wiem czy to jest Zdziczrzy. W każdym razie ten Nepomucen Gouda to mnie chyba prześladuje, przepraszam bardzo. Także tworzymy sobie kapłana i jak go stworzę, to zaraz do Was wrócę. Okej, i witam Was z powrotem. Mamy już stworzonego kapłana jakubińskiego, który się nazywa Reginald Diamond. Diamond. No, stwierdziłam, że znowu z kamieniami. Reginald sobie wylosowałam, stwierdziłam, że pasuje. I tak właśnie prezentuje się nasz kapłan. On się tutaj uśmiecha, ale on generalnie to do śmiania się ma takie podejście, że generalnie moim planem jest coś takiego. To już widać po cechach. On jest próżny, czyli oczywiście przeświadczony o tym, że on jest najlepszy, że on jest najpiękniejszy. No może z tym najpiękniejszy to jest tak napisane, ale on bardziej we własnych oczach widzi się jako takiego najlepszego pod względem, że on jest wysłannikiem właśnie od wszechwidzącego, że on ma najlepsze tutaj zasady, że on wie najlepiej wszystko, co się powinno robić, że
On sprawuje tę władzę właśnie tutaj i dlatego on jest uprzywilejowany troszeczkę też, że on będzie taki właśnie, że Lady Liliana będzie go bardzo słuchać, mimo że on nie jest zbyt dobrą osobą i że on będzie takim właśnie kapłanem nie dobrym, miłosiernym, czyli tylko takim, który uważa, że należy mu się ta władza i że należą mu się te wszystkie dobra materialne przy okazji, bo on jest najlepszy, on wszystko wie najlepiej i on jest właśnie taki też posępny, dlatego że on nie miewa dobrego humoru, że on wszystkich karci tam i w ogóle jak ktoś coś źle zrobi, no tak widzę tę postać, tego stworzyłam, takiego zadufanego w sobie, już nie powiem kogo, ale dokończcie sobie sami. Także taki właśnie będzie kapłan Jakubiński i to jest ważne, że właśnie on był tutaj pierwszy z tą swoją wiarą, że dopiero będzie ta druga wiara potem wprowadzona, więc on tutaj właśnie jest zakorzeniony, on tutaj ma przywileje, on tutaj jest najlepszy i mu się nie będzie podobało to, że ktoś nowy chce wejść w buciorami do tego, co on tu stworzył i jego tutaj wiernych po prostu przekabacał na swoją stronę. Także ja go akceptuję i zaraz sobie wymyślimy jakieś misje tutaj z nim związane. I wybrałam zadanie właśnie związane z kulturą. Także zrobimy sobie takie zadanko. Krzyżowcy kultury. Kultura religijna traci popularność z każdym nowym pokoleniem. A co gorsza, do miasta przybył jarmark kultury. Prawdziwa skarbnica rzeczy, odciągających od religii. Ale czy istniał sposób, by sretny wyznawca wszechwidzącego wykorzystał jarmark kultury w celu ożywienia wiary religijnej? I klikamy sobie to. Tutaj oczywiście no, dobrobyt nam spadnie, ale za to kultura nam wzrośnie. Dobrobytu mamy bardzo dużo, więc mogę sobie na to pozwolić. I oczywiście niszczymy kulturę naszym tutaj panem. Dowiedz się, czego chcą obywatele i zniszcz to. Oczywiście jest też przyjmij kulturę, ale to by było tym głównym bohaterem, by był kapłan Piotr Ański, którego teraz nie mamy, a chcę pokazać, jak bardzo właśnie on będzie tutaj zły. I tutaj tylko właśnie nim trzeba grać, a tu by było dwóch bohaterów. No niestety my zniszczymy troszkę kulturę, ale chcę właśnie pokazać, jaki tutaj będzie nasz kapłan. Także klikam zadanko. Powiem im, w co mają wierzyć. To dosłownie mogłyby być jego słowa. Dosłownie tak to sobie wyobrażam. I jeszcze zapomniałam wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie o jego ubiorze, gdyż to nie jest taki zwykły kapłański strój, gdyż on ma przy sobie miecz. I to jest takie zagranie specjalne, żeby pokazać, że on się niczego nie boi, że on woli kogoś zabić, nieżeli zaakceptować czyjeś na przykład przekonania. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Pasterz Reginald przez cały dzień czuł silne zachwianie w wieży jakubińskiej. Co to może być? Zastanawiał się. Lepiej sprawdzę, czy w szkatule pocztowej nie ma sekretnych rozkazów od głowy kościoła. To by wyjaśniło, co czuję. Okej. Okay. I mamy tutaj taki znacznik, że niski poziom kultury królestwa. Okej. Okay. Ma jakieś tutaj znajomości, asystent Milena. I ona jest mizantropką w ogóle. I on nie ma nic w wyposażeniu. Ale no myślę, że mógłby się bić, skoro mimo tam nie mamy miecza. To, że raczej nie jest to do wystroju. Dobra, i musimy co? Przeszukać sekretnych rozkazów w szkatule pocztowej. A tutaj jest wygłoś kazanie i zapłać podatki. Więc ja myślę, że sobie zapłacimy podatki najpierw, bo to jest, wiecie, do zrobienia od razu i będziesz z głowy. A, jeszcze wam nie pokazałam, jak to w środku wygląda. Także mamy tutaj do kazań właśnie jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, piedestał. Tutaj do notatek, takie jak ma królowa. Tutaj mamy jakiś tak właśnie do wychwalania wszechwidzącego, jakiś taki kamień, nie wiem też właśnie jak to dokładnie nazwać. I jego sypialnia oddzielona tutaj. Jadalnia, także no, jest nieźle urządzone i nieźle to wszystko wygląda. I w ogóle jaką ma minę tu. Dobra, wpłacił podatki, więc to mamy z głowy. O, i od razu lepiej się czuje. I wygłoś kazanie. Kurczę, wygłosimy sobie kazanie, ale w której szkatule mamy tutaj poszukać sekretnych rozkazów? Jest coś takiego? Poszukaj sekretnych rozkazów, dobra. Czyli to takie w sumie, nie powinien tego robić, to jest takie oszukiwanie, nie? Dobra, i proszę, Jakubiński manifest przeciw kulturze. Muszę to przeczytać. Dobra, no to sobie przeczytamy najpierw. Aha, on tu od razu przy szkatule, nawet sobie nigdzie nie usiądzie. Fajnie, ona pewnie tu chciała podejść. No cóż, sorki. Dobra, mamy. Napis głosi.
Nowoczesna kultura niszczy naszą religię, a zatem musimy zniszczyć nowoczesną kulturę. W mieście odbywa się jarmark kultury. Muszę właśnie tam rozpocząć naszą bitwę. Dobra, ale my sobie właśnie wygłosimy kazanie, także wrócimy jeszcze do domu na chwilę, a potem tam pójdziemy. Niesmaczenie pomieszczeniem. O matko, ten to w ogóle jest okropny i przez to jest smutny. Dobra, kazanie, ustal godzinę kazań. Jest godzina, o, na 18, idealnie. O 18 będą kazania, także sobie tu podejdziemy i zaraz wygłosimy kazanie. Nie jest napisane ile czasu, tylko po prostu, że kazanie. Przewinę do tej 18. On trochę głodny jest, on nie ma jedzenia w ogóle żadnego. Dobra, wygłoś kazanie. O nie, on to żarliwie będzie przemawiał. Trochę ludzi tu się zebrało. Okej, oni są trochę przestraszeni. On nie będzie spokojnie przemawiał nigdy. Ja nie wiem, czy im się to podoba. Ja nie powinnam przejść na spokojnie, ale na pewno nie nim. O, o, co? Jak zostawał, kurczę. Tylko żebyś jednak nie powiódł w kościele. Tak, zbudza po prostu to, do jego kazania, że one się tu leją po mordach. O, i wrogami zostałeś, nie? To nasza asystentka. Łotrzyca jakaś. Dobra. Kazanie wygłoszone przez Sima Reginald nie zdołało zainspirować ani wzbudzić bojaźni Bożej. Może następnym razem dodasz więcej siarki i ognia piekielnego. Kurczę, pójdziemy na tą lokację, bo i tak byśmy musieli coś zaraz kupić do jedzenia albo coś zabrać, bo on nic nie ma w wyposażeniu do jedzenia, nie? Ale ważne, że te zadanka wykonane. Dobra, jesteśmy na miejscu. I tutaj, no, faktycznie jest zbiór jakichś fajnych rzeczy. To miejsce cuchnie jak gnijący heretycy. Zostanę tu trochę i pochodzę w koło. Co musimy zrobić? Spędzę trochę czasu na jarmarku. I co można robić? Tu można czytać. Czytać. O, pić można. O, może sobie coś uważymy, to wtedy możemy głód, jakby wiecie. Można wziąć kąpiel nawet. No, ciekawe. Oglądać jakieś rzeczy właśnie. Dobra, kompot zrobimy. Odrażające w zasięgu wzroku żadnego jakubińskiego symbolu religijnego. Wiem, skropię publikę wodą święconą, to sprawi, że heretycy zapłoną. Przynajmniej w sensie metafizycznym. Okej, ale my się jeszcze troszkę tutaj napijemy. No bo może głód trochę nam wtedy wzrośnie. Znaczy zmaleje na dobrą sprawę. No troszeczkę coś tam się podnosi, ale też nie jakoś bardzo dużo. Okej. Okay. Jaka klepsydra w ogóle. I co mam zrobić? Nasyć studnię wiarą jakubińską. Okej. Okay. Poświęć... Nie, nasyć wiarą. Dobra. Też zmęczony. Nasyco. Okej. Okay. Pasterz Reginald poświęca wodę w studni. Woda, która smakuje niczym religia. Tutaj już nie wystarczy. Muszę ogłosić orędzie, które skończy z tą plugałą kulturą. Okej, okay, i mamy dwie rzeczy do wyboru. Jak pasterz Reginald ma napisać orędzie potępiające nowoczesną kulturę? Humor rozbroi lud na tak długi czas, by zdążył wysłuchać mojej wiadomości. Strach jest standardowym instrumentem kontroli stosowanym przez Jakubinów. Dlaczego by go teraz porzucać? Nie, no myślę, że strach tutaj w jego przypadku. I co trzeba? Orośli groźne orędzie przeciw kulturze. Dobra, ale to zrobimy potem. Teraz ścieżkę do wioski poproszę, bo to jest blisko. Zrobię to, w czym jestem najlepsze. Zbudzę strach. Użyję szkatuły pocztowej, by rozesłać orędzie. Dobra, ale to potem, bo najpierw sobie kupimy trochę jedzonka, zjemy w domu i pójdziemy spać, nie? Bo on zaraz nam padnie, także jak to zrobimy, to do domu. Ale co tu trzeba dla niego kupić? Ja myślę, że on nie będzie jadł żadnego, nie wiem, mięsa z dzika czy coś takiego, że on bardziej pójdzie w jakieś, wiecie, sery, jabłuszko, pszenicę, może ewentualnie mięso drobiowe, ale nie wiem, czego nie zrobić w wege, tak szczerze, chyba zrobię. Czy wege je ryby? Niby nie, ale to zależy, kto tak mówi, ale... On akurat będzie jadł ryby, także pstrąg, łosoś, lin, on jakoś pójdzie w te rzeczy. Jakieś grzybki właśnie, cebulki, jajeczko, rzepę też, żeby nie przesadzić. Tutaj miodzik sobie kupimy, kapustę, może śledzia. Dobra, na razie startę, bo mamy nie jakoś bardzo dużo pieniędzy. Ale zrobimy go takiego wege, który je ryby, o. Gdy Regina przechodził pomiędzy wiejskimi kramami, natknął się na ciekawą i podejrzaną
kawalkadę podróżnych minstreli. Wesoło odziany Tefryn skoczył naprzód i zaproponował, by pasterz Reginald kupił wiązkę wonnych, odświeżających tajemnic ziół. Dobra, to już kiedyś było i generalnie my nie kupimy tego nim. Nawet w najmniejszym stopniu, nie przyjmując do wiadomości istnienia barwnego nieznajomego, pasterz Reginald podążał wytrwale na swoją misję, niewrażliwy na pokusy i zakłócenia ze strony zwykłych ludzi normalnego życia. Dokładnie, tak by postąpił. Dobrze, że on w sumie ma tak blisko od tego kramu. Także zrobimy sobie jeszcze coś do jedzonka szybko. I on by sobie zjadł na przykład, powiedzmy, zupę ze śledzia. O, śledzie na kolację, nie ma problemu. I pójdzie od razu spać. Dobra, i to samo było kiedyś z Lady Lilianą. Tam poddaliśmy się radości. On na pewno będzie kontrolował swój sen. A, i otrzymany bonus strzępek nerwów. Zarąbiście, nawet nie chce mi się już tego czytać. Bo po prostu, oczywiście, to chwilę negatywne nastrojniki moi simowie otrzymują. Dobra, wstajemy. Na razie nie będziemy nim jeść, tylko sobie właśnie roześlijmy te groźne orędzie. Także ja szukam kapsuły. No patrzcie, ona nam ciągle tutaj coś robi. Weź ty idź stąd. W ogóle, czy ty jesteś Jakubinką? Nawróć na wiarę jakubińską, poproszę. A ty gdzie uciekasz nagle? No, do studni tylko na szczęście, ale... Tak to ucieka, jak chcecie nawrócić. Zobaczymy, czy się uda. I co, uda się? Chyba tak. Matko! To wygląda strasznie jak jakiś egzorcyzm. Dobra. Nawróciliśmy ją na ten... na tą wiarę, więc jeden więcej. Jakubin, dobra. Roześlij to groźne orędzie w końcu. Chyba też zaraz zielarzu. Orędzie głosi, skończcie ze swoją nowoczesną kulturą, albo wszyscy umrzecie i pójdziecie do ognistej krainy w głębinach. Ha, 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 ha. O Boże, ten to ma. Wsiub zim w głowie, porąbane jest nieźle. Ciekawe, czy tego nawrócimy w takim razie. Teraz, gdy wszyscy dostali stosowne ostrzeżenie, zmierzę się z przywódcami tego szkodliwego ruchu. Po pierwsze, potentat odzienia na jarmarku. Dobra, jego się nie udało nawrócić. I co musimy zrobić? Napisz orędzie popierające piratów, udziel błogosławieństwa wszechwidzącemu. Dobra, to zrobimy sobie właśnie te zadanka. Proszę bardzo. Napisz orędzie o piratach. Najpierw zrobimy. Wywieź orędzie popierające piratów. Gdzie je mam je wywiesić? Dobra, a w każdym razie i tak muszę udziel błogosławieństwa wszechwidzącemu? Co? Czyli że co? Wychwalaj wszechwidzącego? To jest to? Czy nie? Czy o co chodzi? Chyba nie. A to orędzie gdzie mam, przepraszam, wywiesić? Czy ja może tym ludziom mogę... O, nawróć na wiarę jakubińską. Może zróbmy to? Bo widzę, że ten... Ale tam było, że błogosławieństwo wszechwidzącego. Ale najpierw może nawrócimy ją przez to, że tam jest na zielono może zaznaczone, więc się powinno udać. Okej, i teraz właśnie będzie można... Błogosławieństwo, aby wykonać, musisz mieć bonus spojrzenie wszechwidzącego. Aha, czyli ja muszę wychwalać wszechwidzącego, żeby móc błogosławić. Dobra, chyba tak to rozumiem, no bo nie wiem jak inaczej. Poproszę go wychwalać. Wychwalaj. Jakie to głupie. I co, jestem dotyk wszechwidzącego? Kontakt z niejakubem, niejakubinem. Dobra, jeszcze raz tutaj może go wychwalajmy i zobaczmy jak to będzie. O, tu dzieciaczki się biją. Co to jest? W ogóle? Donuśka, ulicznica! I sierotka Świsława. I co, mamy ten dotyk? Wykpiwa mnie, oh no, nie damy się na to. Dobra, ja nadal nie wiem jak to zrobić. I nie wiem jak wywieźć orędzie. Okej, już wiem jak głosić orędzie o piratach. Tutaj mamy taką tablicę, wszystko jasne. Wszechwidzący kocha wszystkich piratów i wypędza tych, którzy życzą im krzywdy do nieopisanej krainy w zaświatach na całą wieczność. Uznaj to za uczciwe ostrzeżenie dla wszystkich. Strach wobec zakonu Jakubinów wzrósł nieznacznie. Lud nie lęka się i woli spać, niż brać udział w nabożeństwach kościoła. Okej. Okay. Ale dostaliśmy za to 100. Simoli. Tylko jak ja mam dotyk wszechwidzącego zdobyć taki nastrójnik, nie? Słuchajcie, wiecie co? Spróbuję jeszcze w taki sposób, że tu może być kazanie wygłoszone. I zrobimy, że na 13 jednak będzie to kazanie, czyli za chwilę. A tymczasem może jeszcze kogoś nawrócimy na przykład do tych wszechwidzącego, a może to? Na przykład, dawaj, do tych wszechwidzącego, może to nam zrobi właśnie. Suni blar mi fet,
Wszechwidzące dotyka Sima Milena, okej. Okay. I czy my teraz właśnie mamy ten nastrójnik? Nie, no nadal nie możemy. Spojrzenie wszechwidzącego. What? W ogóle, jak mamy to niby zrobić? Może to takie proste, a ja nadal nie wiem. Czy jest tu ktoś, kogo można nawrócić? Blisko? Nie, no tu jakaś dziewczynka tylko. Ta ulicznica chyba. Dobra, to my sobie może coś zjemy szybko. Zupę cebulową na przykład. Bo już jest trochę głodny. A zaraz będzie kazanie, nie zdążę zjeść. Dobra, zostaw to tu i idź wygłosić kazanie. Oczywiście żarliwie. W wspólnocie chyba podobało się kazanie wygłoszone przez Simo pasterze Linald i kościół otrzymał 245 simoli w datkach. Okej, okay, fajnie. Oczywiście nie mam tego nastrójnika i nic nie mogę zrobić. Może coś na nim? Rozmyślaj wszechwidzącą, może to? Matko, chyba nie. Czekajcie. Jest. Spojrzenie wszechwidzącego, tak. Dobra, może tą naszą Milenę, gdzie ona jest, ją dotkniemy czy coś? O, ona tu też sobie, ona śmierdzi aż tak, czy o co chodzi? Dobra, i teraz możemy co? Błogosławieństwo Wszechwidzącego, jest! Boże, w końcu to zrobimy. Udało się, Milena otrzebuje błogosławieństwo Wszechwidzącego, spełniliśmy zadanie. Zjedzmy to i idziemy. Sorry za zwłokę, ale naprawdę nie ogarniałam jeszcze tych obowiązków. Pierwszy raz to robimy. Trzeba się trochę nauczyć, co można tutaj robić i co, jaki daje bonus, nie? Dobra. Jesteśmy już przy głównej misji i sobie gadamy tutaj z szefem tego wszystkiego. Będzie imba. Ostatnio nikt nie przyjmuje się odzieniem religijnym. To okropne, tylko spójrz na siebie. Impreza niezła. Będzie się działo. Dobra. Jak pasterz Edinef ma zdobyć stroje od podtetanta odzienia? Kupuje tylko te stroje, wymuszę od niego te stroje groźbami. Ja myślę, że groźbami na luzie. Także wymuszę odzienie groźbą. Poproszę. Wymuszę groźbą kilka stroje od tego odrażającego kuzyna. A zatem muszę zmusić obywateli, by nosili stroje religijne. Jaki strój, takie myślenie? Dobrze, rozumiem. Chcesz coś konserwatywnego, ale zwracającego uwagę. To brzmi całkiem sensownie. Możesz zerwać stroje za kilka godzin, gdy będą gotowe. I wbiliśmy drugi poziom. Większe tam szanse na udane kazanie, na rozrzeszenie simów, na nawrócenie simów na wiarę jakubińską. Może go też nawrócimy generalnie. Weźmy, spróbujmy. W międzyczasie rozmówię się z potentatką Ambrozji. Ej, chyba się udało, Beka, plek. Że jego akurat, który taki był przeciwko. Dobra, fajnie. Co musimy zrobić? Rozmów się z potentatką Ambrozji i poczekać 3 godziny, aż stroje będą gotowe. Dobra, no to się musimy z nią rozmówić. Poproszę. Wyśmiał ją. Ambrozja jest nowa, oczywiście, że lud ją polubi. Zamierzam nadal ją sprzedawać. Syrop i kompot to już przeszłość. Jak pasterz Edinat ma sprawdzić, by potentatka przestała ją sprzedawać? Odwołam się do kogoś groźnego, odwołam się do monarchy. Do kogoś groźnego! Nasza Lady Lina nie jest groźna. Kat ma u mnie dług za przewidujące ocalenie duszy tej niewinnej osoby, która zostanie słusznie wtrącona do padołu. Okej, okay, skaż na śmierć potentatka Ambrozji. Nieźle lecimy. To już jest takie hamidło. Ja myślę, że my niedługo to będziemy musieli się go pozbyć, albo on będzie musiał się zmienić. Muszę wysłać wiadomość do potentantki Ambrozji, jak mam to zrobić. Bo Lady Lilianna nie pozwoli, żeby ktoś taki tutaj był. Tak myślę. Przykro mi, mam wypełniony terminarz egzekucji, ale wyślę strażnika po potentatkę Ambrozji, dobrze? No chyba jo. Przepytaj potentanta wynalazku. Dobrze, trochę czasu w dybach powinno wystarczyć. Niezłe w ogóle, serio, średniowiecze, to jest idealne podsumowanie tego, co właśnie robimy. Ja wszystkich krzyczę. Słabizna, dzisiaj udało mi się sprzedać zaledwie 2 nowe wynalazki, tylko klepsydrę Heroldowi oraz parę binokularów kapitanowi morskiemu. Wydobądź binokulary ze statku kapitana morskiego. Okej, okay, lecimy tam do doków w takim razie. Już jest zaraz 20. Pewnie się by nic więcej nie mogło ich odciągnąć od wiary jakubińskiej. Okej, okay, jesteśmy już w dokach. Proszę bardzo, idziemy do kapitana, tak? Odbierz binokulary od kapitana morskiego. Lecimy na statek w takim razie. Okej, okay. Udało mi się sprzątnąć prosto sprzed nosa kapitana, z drugiej strony nie widział mnie dość dobrze, by ruszyć w pościg. Okej, okay, czyli jakoś to wyszło. Co teraz mamy? Tą klepsydrę trzeba ukraść. Zabierz klepsydrę. Niedługo pójdziemy spać, bo znowu energia mała.
Muszę teraz zajrzeć do potentanta odzienia w sprawie strojów. Okej, bo minęły też 3 godziny, ale najpierw zabierzemy tą klepsydrę, potem te stroje i pójdziemy spać. Oki. On nam daje od razu? Bardzo szybko. Wróć do rozgłaszania wieści, ta klepsydra to kontrabanda. Teraz wrzucę te rzeczy tam, gdzie ich miejsce, do nocnika. Okej. Naprawdę wrzucimy do nocnika? Zbezcześć kontrabandę w nocniku. Okej. Ale weźmiemy jeszcze sobie te stroje. No co mamy w tym domu, nie? No, to dobrze. O, dostaliśmy stroje, doskonale. Teraz zmuszę lud, by je nosił, szczególnie ci, którzy ubierają się w stroje, jakie uznaje za najbardziej obraźliwe. Czyli co? Zmusi mu do noszenia szat wyznawcy. A może ją na przykład zmuszę? A jak mam to zrobić w ogóle? A nie, bo to jest tata. Zmuś do noszenia szat wyznawcy. I co, ona nie jest w dymach? O, jest. Wszechwidzący powiedział mi, że jeśli nie będziesz nosić tych szat, twoja dusza obumrze. Okej. Okay. Tutaj zmusimy. W porządku, ale nie podkreślałem dobrze mojej sylwetki. Jakie szaty w ogóle. W zasiatach nie ma miejsca dla tych, którzy noszą pogańskie odzienie, tak jak ty. Załóż raczej to. I tu nie ma więcej ludzi, których możemy zmusić, więc ja bym poszła do domu i jutro sobie to dokończymy. Nie chcę być nazywany poganinem, moja dziewczyna by mnie rzuciła, matko. Dobra, jeszcze tu sobie do nocnika podejdziemy. I idziemy spać naprawdę. On sika tam dosłownie na to. Nie, że tylko wrzucił. Okej. Okay. I my naprawdę idziemy spać. Proszę, śpimy. Dobra, słuchajcie, ja go budzę. Bo myślę, że niedługo to zadanie skończymy. Więc chciałabym jak najszybciej go obudzić i to dokończyć, żeby też nie marnować dnia. A robić te zadania. Poza tym on mi się wydaje taką osobą, która szybko wstaje i jest gotowa do działania, także nie musi spać do pełnego wypoczynku. Znajdźmy jeszcze dwie osoby. Na przykład tutaj, proszę bardzo. Zmusimy do noszenia tych szat. Oj Boże, nasz tutaj, Sir Gordon. I go też możemy zmusić, ale nie chcę. Bardziej bym spróbowała go nawrócić do wiary, bo nie chcę, żeby zmienił te ubrania oczywiście. Wyglądasz okropnie, załóż to, inaczej w mieście Rubinowa Dolina nie będzie dla ciebie miejsca. Tak, panie. Matko, jak sucha. Uda się go nawrócić? Nie, nie uda się. Trudno. Dobra. I co rybaka jeszcze zmusimy? I to będzie ostatnia osoba raczej, nie? Wszechwidzący zgodzi się, jeśli nie założysz tych szat, matko. Okej, okay, i udało się. W porządku, raczej nie chcę dać się zgładzić. Co tu mamy? Wygłoś kazanie przeciw kulturze. Godziny kazań, kurczę, na 8. Można wtedy? Tak, dobra. Przeciw kulturze. Spokojnie? O nie, żarliwie. Doskonale, te stroje zdławią nowoczesną kulturę. Wciąż jeszcze zostało coś do zrobienia. Myślę, że nareszcie udało mi się usunąć z miasta Rubinowa Dolina tę groźbę kultury. Czas wygłosić kazanie przeciwko kulturze, by się o tym przekonać. Dobra, udało się. Dlaczego? Dlaczego ci wszyscy kulturowi heretycy przyszli na moje nabożeństwo? Dlaczego tu się kręcą? O Boże, ja nie zauważyłam, że tu jest tylu ludzi. Naprawdę oni są. Dobra, idź co trzeba. Spytaj kulturowych heretyków, dlaczego przyszli. I trzeba też rozmawiać o wszechwidzącym z dwoma Jakubinami i rozmyślać o wszechwidzącym 2 godziny. Ale dobra, sobie zrobimy najpierw to. Skąd pomysł do udziału? Zapytamy. Potem tutaj. Dlaczego? Ponieważ jest nam cię żal. Oho, co to miało znaczyć? Ciekawe, co on powie. Jesteśmy tutaj, ponieważ potrzebujesz wiary. Jesteśmy tu dla ciebie. Okej. Okay. Nieźle. Tu zaczepmy teraz. Reginald, bez względu na twoje uczynki, kochamy cię. Oh my god. Nieźle to wychodzi. Reginald, nie chcemy oglądać, jak się gniewasz. Dobra, jeszcze tu zaczepimy. Ostatnią osobę chyba, nie? Przyszliśmy ci przebaczyć. Aha, nieźle, on chyba nie będzie tego chciał.
Co ma o tym pomyśleć pasterz Reginald? Udało mi się przemóc ich umysły i wygrać. Myślę, że teraz to rozumiem. Oj, pójdziemy w tę stronę. Nim w tę stronę. On tego nie zrozumiał. Okej, pasterz Reginald ogłosił zwycięstwo. Obrócił w niwecz nowoczesną kulturę, która zagrażała jakobińskiej religii. Frekwencja na nabożeństwach wzrosła, a lud miasta Rubinowa Dolina wydawał się dziwnie miły. Morał tej historii: zniszcz wszystko na swojej drodze, a ścieżka ku zbawieniu sama się objawi. O to mi chodziło, żeby właśnie zakończyć tak zadanie. Tą postacią właśnie inną, może zrobiłabym to inaczej. A wszechwidzący w milczeniu spoglądał w dół na nich wszystkich. No właśnie. I czy to jest dobre? Czy tak powinna wyglądać religia i wiara? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, bo nasz kapłan tutaj niczego nie zrozumiał. Co to wszystko znaczy? Okej, chyba nie zdążymy już tego zrobić, raczej zadanie się zakończy. Nowoczesna kultura nie jest już uważana za zagrożenie, a wiara jakobińska trzyma się mocno w mieście Rubinowa Dolina. Okej, i tutaj właśnie wzrost do poziomu czwartego, większa szansa na udane kazania, rozgrzeszenia i nawrócenia. I dostaliśmy 1800 simoli. Okej, i w ten sposób sobie zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zobaczymy jeszcze tutaj, jak właśnie kultura jest już na neutralnym właśnie. Tu mamy wysoko. Tutaj wiedza też jest neutralnie. Powinniśmy właśnie w coś z wiedzy pójść, tak mi się wydaje, żeby to rozszerzyć. W sensie, że postać związaną z wiedzą, a zadanie, no to wiadomo, może pójść w każdą stronę, tylko żeby to było rozszerzone, żeby można było zapełnić właśnie te wolne miejsca. Jeśli chodzi o tutaj właśnie nasze nowe początki, mamy postawione aż 4 budynki i nawet nie zdobyliśmy żadnego osiągnięcia tutaj. Trzeba postawić 13 budynków w jednym królestwie, żeby to była twierdza. Także takie jest nasze zadanie, żeby to dokończyć, no ale to postaram się zrobić w następnych odcinkach. A w tym momencie ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo i oglądajcie Werkę Genierkę. Na razie, pa!